Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Prezydent Donald Trump wygrał. Wygrał serca Amerykanów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No zdecydowanie wygrał serca normalnych Amerykanów, no i teraz zostanie wybrany na drugą kadencję, no bo jednak w normalnym społeczeństwie normalnych ludzi powinno być więcej, tak? 45. prezydent jednak... No, ma szacunek, od wielu ludzi. Patrzą na całą tą sytuację przez ostatnie 4 lata. No, panika 19 troszeczkę to rozwaliła, no ale jest spokój, jest bezpieczeństwo, była praca, prawo i porządek istnieje. Donald Trump, wbrew temu, co komuniści mówią, nie jest faszystą, nie niszczy, nie skacze po amerykańskich prawach obywatelskich, nie zaczyna wojen, w zasadzie to kończy je. No, czasami ludzie mówią, że jest chamem, tak, że nie umie się opanować, nie umie się wypowiedzieć, no ale mnie się wydaje, że jest szorstki, no ale mówi prawdę, tak, to jest normalnym człowiekiem, z emocjami. Wielu ludzi, którzy do ludzi nie powie tego, co powie przy innych, czy komuś za plecami, no to są jeszcze gorsi. Trump po prostu jest normalnym człowiekiem życiowym. Jest to dosyć nieprzyjemna sytuacja, że komuniści w Ameryce doprowadzili do tego, że zwolennicy Trumpa po prostu milczą, nie odzywają się, nie wciągają się w dyskusję, no bo to doprowadzi do tej, cała ta hałasra po prostu atakuje, chce zniszczyć, no to komuniści zawsze chcą zniszczyć przeciwnika, tak, cała idea komunizmu to jest jedna partia i władza, tak? I wszyscy ciągną do tej jednej władzy. Ideologia konserwatyzmu, no to jest po prostu wolny rynek. To jest współpraca, to jest jakaś kooperacja, to jest wspólny zysk, to jest wspólne dogadanie, to jest wspólne zrozumienie, to jest wspólne. No po prostu konserwatyści dochodzą do wniosku, no, że nie można się zabijać, trzeba się dogadać. No i Trump się dogaduje. Jak się dogaduje? No dogaduje się tak, że po tym, jak prowadził ambasadę amerykańską z Tel Awiwu do Jerozolimy, no to teraz już tam przesuwają się coraz więcej państw, chodzi do Jerozolimy. No Tel Awiw jest w zasadzie taką stolicą przemysłową, a Jeruzalem jest stolicą państwa. Nakazem w sumie Senat z 25-30 lat temu, czy nawet 40, zrobił to, że ambasada miała być przeniesiona. No i nie została przeniesiona. Przez ostatnich 3 prezydentów, przez Busha jednego, Busha drugiego, przez Clintona, przez Obamę, ciągle co roku każdy z tych prezydentów podpisywał przesunięcie o rok. No i ambasada została przesunięta. Teraz Izrael dogaduje się ekonomicznie, czyli znowu dogadanie. Pogadajmy ze sobą, jakieś te dążenie do tej handlowej i ekonomicznej współpracy, no przekonuje ludzi, przekonuje Arabów, przekonuje wszystkich, tak, że ludzie zaczynają się orientować, po jaką cholerę te arabsko-żydowskie bitwy tam mają istnieć, kiedy można zrobić dobry interes, no i to Trump w ten sposób to robi, no i jakoś to działa. No to jest naturalne i normalne, że prezydent w zasadzie powinien postawić na pierwszym miejscu właśnie America First, czyli Ameryka pierwsza. No ale komuniści tego nie robili. Zanim prezydent Trump przyszedł do Waszyngtonu, no to dużo polityków po prostu nienawidziło Ameryki. Barack Obama, kiedy zaczął swoją prezydenturę, pierwsze co pojechał, to zaczął jeździć po świecie. No i zaczął napierniczać na Amerykę, jaka ta Ameryka to jest do dupy, tak? No i własny prezydent własnego kraju pojechać do cudzego, gdzieś w Berlinie coś tam powiedział, na Dalekim Wschodzie coś powiedział. No Muhammad po prostu jeździł i napierniczał na własny kraj. Także teraz, jeżeli mamy normalnego prezydenta Trumpa, no to głosuj na
niego, jeżeli masz obywatelstwo w Ameryce, głosuj. W 2016 roku Mohamed Obama pojechał na Kubę. Pojechał na Kubę, no i przepraszał za to, że Ameryka była włączona. No ale dlaczego Ameryka była włączona? Komuniści przyszli tam w 60 którymś roku, obalili Batystę, wymordowali tam dużo ludzi. Połowę Miami to są Kubańczycy. No, Obama pojechał i mówił, że do tej pory Kuba cierpi przez Amerykę i że to jest niedobrze, że Ameryka chciała kontrolować Kubę. No, wielu tych Kubańczyków z Miami po prostu śni codziennie o tym, żeby te czerwone świnie były wyeliminowane z władzy, żeby była tam jakaś demokracja, żeby była tam jakaś dwupartyjność, żeby nie było tej państwowej sitwy czerwonych świń. Trump nie przeprasza za Amerykę. Dlaczego ma przepraszać? No, te przepraszanie to zawsze się kończy tym, że ten, który czuje się obrażony, no to zawsze przyjdzie i skopie tego przepraszającego jeszcze więcej i spyta się, dlaczego jeszcze nie przeprosisz, dlaczego jeszcze więcej nie przeprosisz. Jeżeli chodzi o jakieś te stosunki międzynarodowe, no to on uważa, że Ameryka była za przyjemna, jakaś dobra, tak? No Nixon to, co zrobił Nixon z Chinami, po prostu wszyscy liczyli tak samo jak dużo Milton Friedman, ten ekonomista w latach 70-tych, 80-tych, też wszyscy uważali, że jak Ameryka się otworzy i Chiny zostanie im pomoc podana na ręku, to tam z głodu nie będą umierać, także ekonomia im się poprawi, a z ekonomią przyjdzie demokracja, jakiś dialog społeczny i nie będzie jednopartyjności. No niestety w krajach komunistycznych nie ma prawa, jest po prostu tylko zarządzanie komunistyczne i to się skończyło tak, jak skończyło. Ukradli wszystkie technologie, produkcję tam przeprowadzono w ramach jakichś umów gospodarczych, no ale to wszystko było wykolegowane. Wracając do Trumpa, no to uważa właśnie, że w wielu miejscach Ameryka była za miła. Wycofał się z tego paryskiego, tej konwencji, no bo jednak Ameryka ma płacić jakieś duże odszkodowania. No płaci, w sumie kosztuje to dużo za utrzymanie środowiska, kiedy Chiny w ogóle są odcięte od tego, Indie są odcięte, wszystkie te kraje rozwijające się po prostu są odcięte, tak, że to w ogóle nie ma sensu. I także Bush za dużo nie zrobił z ambasadą, Clinton nie zrobił, Obama, a Trump zrobił. Te pokój na Bliskim Wschodzie, wszyscy gadali, mieli jakieś ambitne plany, a tutaj Trump zrobił ciach i wszystko jest osiągnięte. Obama to jedynie co jeździł i szczuł, tak, jedynie szczuł na Amerykę. Trump pokazuje swoim aliantom, przyjaciołom, jak i przeciwnikom, że Ameryka nie jest skłonna do wojny, do bitwy, no ale jest w stanie użyć jednak tej siły, kiedy jest potrzebne. No i najważniejsze to jednak jest te dążenie handlowe, ekonomiczne. W 2015-16 w wielu tych komunistycznych ścierach gazetowych typu New York Times czy Washington Post, no to właśnie to się wyśmiewali się z Trumpa, że on proponuje, żeby obniżyć podatki dla korporacji. No ale to zrobił Reagan, no i to wszystko wychodziło i Trump tak samo to proponował. No dlaczego proponował? No bo jeżeli się złoży podatki stanowe, plus się złoży podatki lokalne, plus się złoży podatki federalne, no to jest 40-45% jest podatków dla korporacji. No jeżeli jest 40-45%, no to jest jedne z największych stawek podatkowych na świecie. No i firmy zaczęły
zaczęły uciekać do krajów, które nie miały tego rodzaju opodatkowania. No przecież to trzeba być kretynem, żeby zabijać kurę znoszącą złote jajka. W 2017 roku, kiedy już był prezydentem, podpisał ustawę o przycinaniu podatków, no i o pracy. No i on zredukowano federalne podatki z 35 na 21. No i co to się stało? No to się stało, że to od razu ekonomia się rzuciła do przodu. Biznesy zaczęły inwestować, zaczęli przyjmować pracowników. Wśród pracowników zaczął się jakiś tam optymizm, pracodawców zaczął się optymizm. Za Obamy to wszyscy czekali. Za Obamy to tam nikt nie wiedział, co on wariackiego zrobi. No a tutaj normalnie przychodzi Trump i zaczyna działać i wszystkie te kompanie po prostu zaczynają szaleć. Najmniejsze było bezrobocie w Ameryce. Pensje zaczęły wzrastać dosyć szybko, szczególnie dla tych najniżej zarabiających, średnio zarabiających. No jeżeli by tej pandemii, tej paniki nie było, która w zasadzie doprowadza do destrukcji, do zniszczenia ekonomicznego, no ale teraz wraca z powrotem. Teraz 4 listopada, kiedy Trump na drugiej swojej kadencji po prostu powie, otwieramy wszystko, koniec tej wariacji, no i to tyle. Teraz Biden to on tylko jedzie na zastraszaniu Amerykanów, że trzeba zamykać. No ale to jest paranoja. Ludzie nie pracują, nie płacą podatków. Psychicznie po prostu jest strasznie. Ekonomicznie jest strasznie. Także kraj musi być otworzony. Od samego początku, kiedy Trump zaczął, no to Te wszystkie połączył podatki również z tym, żeby obcinać regulacje federalne, że te regulacje federalne po prostu tak paraliżują postęp Ameryki, że to jest niemożliwe. Tam jakiekolwiek uzyskanie pozwolenia państwowego budowy jakiejś, czy prywatnej. No prywatnej to są 5, 10, 15 lat. To się wszystko ciągnie i ciągnie i ciągnie. Także to wszystko poobcinał. W 2019 roku, no to w administracji to był rekord najmniejszej ilości regulacji federalnych. Także od lat 1970, kiedy zaczęli prowadzić, ile jest tych regulacji federalnych. No i teraz rok temu było najmniej. No bo poprzednio za Obamy szczególnie, za Obamy wszystko, co mogli regulować, krzywe banany, wszystko co mogli, to regulowali. Prezydent właśnie teraz zaczął mówić, że ta państwowa infrastruktura federalna, no bo highwaye, powiedzmy autostrady, no to są federalne i tak dalej, że teraz będzie dużo rozwoju w tym kierunku i budowania, inwestowania, no ale tego rodzaju państwowe projekty też mają tą czarną taśmę, czarny atrament tych biurokratów, którzy po prostu wymagają nieprawdopodobnych rzeczy. No i to będzie taka ekspresowa linia teraz. Przyszedł, żeby osuszyć te bagno, żeby osuszyć te bagno Waszyngtonu. On był zainspirowany własnym życiem, no bo jak on w Nowym Jorku tam budował te swoje różne wieżowce, no to po prostu ta ilość tych zezwoleń i tych przesłuchań i tak dalej, to była nieprawdopodobna. I on tak prywatnie mówi, że on rozumie cały ten system, że to jest system konsultantów. Konsultantom trzeba płacić setki tysięcy dolarów, miliony dolarów, no i oni jadą wtedy do, powiedzmy, stolicy Albany, no bo Nowy Jork nie jest stolicą Nowego Jorku, Albany jest, albo ci konsultanci jadą gdzieś tam do Waszyngtonu, no i uzyskują te zezwolenia, no ale to kosztuje, pieniądze, to kosztuje czas i tak dalej, no i on to rozumie, że ta biurokracja jest zabijająca. No i co? Ograniczył te podatki, zaczął te wszystkie regulacje likwidować.
No i teraz po prostu cały ten federalne trzymanie za grdykę społeczeństwa zaczyna się zmniejszać. A co robi, co chce zrobić Joe Biden? Joe Biden po prostu chce złapać całą ekonomię, całe społeczeństwo po prostu chce, żeby było wszystko państwowe, żeby wszystko było kontrolowane przez państwo. Wiadomo, jak to się kończy, także pamiętaj, we wtorek nie głosuj na socjalistów, głosuj na wszystkich republikanów, na Trumpa, na wszystkich normalnych. Co on jeszcze zrobił? No zrobił to, że mianował prawie 200 sędziów, federalnych sędziów, sędziów, którzy w zasadzie są, po co jest sędzia? No sędzia, on patrzy na prawo pisane, no i on czyta te prawo i mówi, to znaczy. Wszyscy socjaliści, postępowi komuniści, wszyscy Bidena ludzie, to oni czytają i mówią tak, to jest to, co oni myśleli, ale to, co na dzień dzisiejszy powinno znaczyć. Także oni interpretują historycznie, co powinno znaczyć, zamiast to, co znaczyło. No i wtedy dochodzi do tego, że sędzia jest prawodawcą, czyli w zasadzie politycy są prawodawcami, sędzia mają pilnować prawa, a zaczynają ustanawiać. No, ciekawe jest to, że w 2013 roku demokraci wyeliminowali większość, no bo w Senat ma 100 osób, 100 senatorów, no i oni przegłosowali, że do tej pory to były takie proporcje, że 60 osób, czyli wielka większość, powiedzmy, czyli jeżeli 60 i 40, to 60 jest 1,5 raza więcej niż 40, czyli żeby coś tam głosować, potrzebowali 60 senatorów. No i demokraci doprowadzili do tego, bo chcieli swoich sędziów wsadzić do Sądu Najwyższego, to przegłosowali, że tylko wystarczy połowa plus jeden, czyli 51. No i wszyscy im tłumaczyli, republikanie tłumaczyli demokratom, że jeżeli zrobicie, żeby wam to pasowało, no to przyjdzie czas, że będzie nam pasowało. No i teraz właśnie ostatnie te głosowania to są to, że jest 50 plus 1 wystarczy, żeby przegłosować. Dlatego te Coney była wybrana na sędzinę. Jeżeli Amerykanie po prostu muszą podziękować jemu za te ostatnie 4 lata. No i trzeba, wiadomo, że to będzie polityka ekonomiczna jeszcze będzie zapychała jeszcze więcej. No pomimo, że ma te swoje niekonwencjonalne pisania, uwielbia te tweety i tak dalej. No ale co zrobić? No, jest po prostu człowiekiem z temperamentem, jest człowiekiem, który się nie waha przez najróżniejszymi rzeczami. No musimy głosować. Normalni muszą głosować. Normalni konserwatyści muszą głosować. Bóg honor ojczyzna, przepraszam, no bo jeżeli nie, to zlaicyzują, zateizują całą Amerykę, zabiorą prawo do posiadania broni, no a wtedy, jeżeli prawo do posiadania broni zabrane, no to wtedy nadchodzi terror komunistów. No, pamiętajcie, głosujcie na konserwatystów. Także czekamy do wtorku, ale Trump wygrał na dzisiaj. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla Trumpa, zdrowia dla wszystkich konserwatystów. Głosuj we wtorek na normalnych.